Platforma zgłosiła taki pomysł, żeby te głosowania w Sejmie były głosowaniami imiennymi. Jak ten pan pomysł był? Jest forma w regulaminie głosowań imiennych, ale wszystkie głosowania mają być imienne, czy tylko tamte? No ale po co? Czy jakieś są wątpliwości? Czy ktoś z tych, którzy głosował, czy uważał, że nie głosował? Przepraszam, że inaczej. Czy ktoś, kto głosował na pana sędziego, uważa, że powiedzmy, albo się wstrzymał od głosu, ma pretensje, że jego głos został jakby źle zaliczony? No bo jeżeli tak, to wyniki tych głosowań są w dokumencie, prawda, no sejmowym. Tak? No jeżeli jest, jeżeli ktoś jakieś wątpliwości ma, to proszę powtórzyć głosowanie, jeżeli nikt nie ma wątpliwości. Ja nie rozumiem, dlaczego ma być powtórzone głosowanie. No chyba, że ci posłowie, którzy nie oddali w ogóle głosu, no nie mają i chcieliby jeszcze raz głosować. No ale to po co? To przecież mogli wtedy głosować, byli na sali. Głosowanie imienne chyba dlatego właśnie, żeby uniknąć takich nieporozumień czy dwuznacznych sytuacji, jak miała miejsce. Nie było żadnych dwuznacznych sytuacji. To mimo wszystko żadnych dwuznaczna sytuacja byłaby, gdyby głos posła był oddany przez kogoś z jakby z zaburzeniem jego woli, z nieoddaniem jego intencji. To byłaby absolutnie karygodna, dwuznaczna sytuacja. Nie jestem przeciwnikiem głosowania imiennego, ani nie jestem zwolennikiem, ale wiem, że głosowanie imienne jest przewidziane dla specjalnych takich głosowań. Tak? Nie widzę powodu, dlaczego uchwała pana sędziego ma być akurat tym specjalnym powodem. Uchwała przyjęcia czy nieprzyjęcia sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ja tego nie widzę powodu, ale nie znam się. To są prawnicze spory, które powinny być rozstrzygnięte.